Długo Państwo czekali na tą rozmowę, miała udać się wczoraj, udaje się dziś. Na szczęście z nami jest już pan profesor Zbigniew Lefe-Starowicz, seksuolog. Dzień dobry, panie profesorze, kłaniam się nisko. Witam, dzień dobry. W czasach zarazy, co? W czasach zarazy, dokładnie tak. Wiele pytań do pana od naszych widzów, kiedy dziś próbowaliśmy się z panem połączyć, więc ja jestem winna im, żeby kilka z nich panu zadać, ale właśnie od tego chciałam zacząć. Ta miłość w czasach zarazy chyba nie jest najprostsza. No nie, ale przynajmniej daje nadzieję i jest jakąś odskocznią. To jest bardzo ważna sprawa, bo miłość pozwala to przeżyć. Przeżyć razem, chociaż występuje tu takie też cierpienie, czy coś się nie stanie drugiej osobie. Mm-hmm. No tak. Ale to łączy. Mm-hmm. Z jednej strony łączy, ale z drugiej strony taki dowcip, pewnie się pan z nim spotkał, pojawia się coraz częściej, że wszyscy zastanawiają się, czy po tej kwarantannie narodowej więcej będzie ciąż i dzieci, czy rozwodów, bo to też jest możliwe, kiedy spędzamy cały czas razem. Więc chcę pani, dlaczego się uśmiecham? Bo dominuje takie stanowisko generalnie, że wreszcie ludzie są razem. Boom, bo przecież Polaków jest mało, więc będzie baby boom, prawda? No, że to są same optymistyczne rzeczy. Więc ja tak trochę studzę. Owszem, będzie nieco przyrostu naturalnego, ale to nie w takim dużym wymiarze. Ja bym powiedział, że są jakby trzy aspekty z tym związane. Pierwsza, te osoby, którym stale brakowało czasu na bycie razem, no bo pracowali tam w tych firmach do 17, 18, 19, nie mogli się sobą nacieszyć, dzieci stale poza domem. Wreszcie kwitnie życie małżeńskie, rodzinne i jest to grupa zadowolona. Druga grupa to są ci, którzy w tym małych M, tam 50 metrów więcej czy mniej, skupieni, do tej pory jakoś sobie radzili, bo bywali często nieobecni, teraz są zagęszczeni, a tam, gdzie jest zagęszczenie, zawsze jest więcej agresji. No więc mogą miotać nimi negatywne emocje. Trzecia grupa to są ci, z którymi ja mam też często kontakt, bo ja prowadzę psychoterapię w tej chwili przez Skype'a, no bo nie ma inaczej innej możliwości. To są single, którzy już byli blisko poznania kogoś, już. A teraz zostali na lodzie, no bo tylko pozostała sieć, no i brakuje im spotkań, bycia razem. Także nie wszyscy są szczęśliwi. Lekarze, ratownicy medyczni, ich rodziny są w domu, a oni śmigają po mieście, są narażeni. Ci, którzy prowadzą firmy jeszcze prosperujące, zwłaszcza na maseczkach czy innych, to są zachwyceni czymś takim. I tam law kwitnie, są zadowoleni. No z kolei, co ma się dziać w tych mieszkaniach, gdzie właściciele wyrywają sobie włosy z głowy, że firma plajtuje, oni są w depresji. A jednym z objawów depresji jest zmniejszający się popęd. Nie mówiąc o kłopotach. Także sypialnie Polaków w tej chwili nie kwitną okrzykami rozkoszy od Bałtyku do Tat. To nie jest to tak wszędzie bardzo fajnie. Tylko, że jeżeli mamy kogoś bliskiego, czy partnera, partnerkę, przyjaciół, to nas pomagają i to się liczy. A jeśli nie powiedziałem o jednej grupie, chcę pani redaktor usłyszeć, to jest tak, pewien procent żon, mężów pozostaje w związkach bigamicznych. To jest kilkanaście procent, można policzyć mniej więcej do 7-9%. Teraz są oddaleni. No więc jak Romeo i Julia cierpią, no bo są z tymi osobami, z którymi do tej pory nie za bardzo szło. A ten z kolei za tamtymi. I też mam z takimi na Skype rozmowy, że serce się tam wyrywa do tamtego, który jest tam w Łodzi czy w Gdańsku, a już tam pojechać nie może. Więc też cierpią. Także generalnie miłość w czasach zarazy ma zróżnicowane oblicze.
Panie profesorze, nasi widzowie też pytali o to, jak w tak trudnej sytuacji, stresogennej jednak, jakby nie było, no bo nawet jeżeli jeszcze mamy pracę, nasze firmy nie plajtują, no to jest takie poczucie zagrożenia z każdej strony, jakiegoś strachu i o siebie, i o swoich bliskich. Jak w takiej sytuacji nie zatracić między sobą tej bliskości? To znaczy, jak ze sobą żyć, jak ze sobą rozmawiać, jak współistnieć, żeby no, przekształcić to wszystko raczej w większą bliskość i namiętność, a nie się od siebie oddalać? To jest pytanie, które się bardzo często powtarza. To się sprowadza do kilku punktów. Pierwszy punkt, mieć obszary, które są wspólnie fajne. No przypuśćmy, ktoś lubi muzykę, dajmy na to Vivaldiego, i druga osoba też. Kochają tam, nie wiem, zdjęcia z wakacji, czy uwielbiają wyspy greckie. Oglądajcie to. Najpierw zacząć od tego, co zbliża. Fajne wspomnienia, fajne podróże, to co zbliża. Tak samo muzyka, lektury, to co zbliża. I najpierw niech będzie ta pewna więź, ta pewna bliskość. Poza tym wspólne posiłki. Bo bardzo często to nasze domy to są jak hotele, prawda? Albo jemy w ogóle poza domem, wieczorem coś, wpadniemy każdy gdzie indziej. Kultywujemy wspólne posiłki. Wtedy jesteśmy razem, rozmawiamy. Broń Boże o zarazie. I może lepiej nie oglądajmy dzienników, bo z każdego wtedy zieje. Tam 10 tysięcy zmarło, tu 5 tysięcy. Tu wiozą zwłoki, prawda, ulicami Nowego Jorku, to tylko może dołować. Więc dalej wybierzmy sobie te programy, które wnoszą coś fajnego, pozytywnego. I starajmy się, to co ja zawsze podkreślać, starajmy się żyć dniem dzisiejszym do zaśnięcia. Niech nasz horyzont myślowy, czasowy trwa do zaśnięcia. Czyli tak, cieszymy się, że żyjemy. Cieszymy Czyli się, nie martwimy że... się na zapas, mówiąc krótko. Oczywiście, że nie, bo w tej chwili to wszystko nieprzewidywalne. To, co ekspert, to mówią co innego. Podają przykład, że Chiny się uporały, inni twierdzą, że to jest nie za bardzo. Że kryzys ekonomiczny. Jedni straszą, że będzie bezrobocie 20%, inni, że 10%. Nie dajmy się tutaj zwariować. Starajmy się żyć, tak powiedziałem, tym dniem dzisiejszym. To jest bardzo najważniejsze, żeby zachować zdrowie psychiczne. I powinniśmy kultywować to, co nas cieszy, interesuje. To powinno każdego dnia znaleźć swoje odzwierciedlenie w naszym życiu. Panie profesorze, kolejne pytanie, które się pojawiało. Jeżeli się to nam nie udaje, jeżeli się kłócimy, jeżeli się spieramy, jeżeli te nasze złe emocje biorą górę, to czy seks jest dobrym pomysłem na to, żeby się godzić? No, jest taka sprawa, że powinno być przynajmniej zawieszenie broni. Ja już nie mówię o jakiejś wielkiej miłości, ale przynajmniej zawieszenie broni. Ja może... Czasami używa może nie najlepszego przykładu, ale jak widzę takie kłócącą się parę zajadłą, to mówię, tak, jesteście tacy jak dwaj wrogowie w jednej celi w zakładzie karnym. Spróbujcie stworzyć modus vivendi. No i tak tam musicie siedzieć i nie macie wyjścia. Możecie się odgodzić zasłonką, więc wam zostanie mało przestrzeni do oddychania, a przynajmniej możecie stworzyć jakiś konsensus, jakieś porozumienie na ten ciężki okres. I to jest możliwe. Zawieszenie broni to już byłoby dobre. Panie profesorze, ostatnie badania pokazują, że z tym życiem seksualnym Polaków nie jest najlepiej, nawet wśród ludzi młodych, że uprawiamy seks coraz rzadziej. Czy sądzi pan, że ten czas bardzo trudny epidemii spowoduje, że ta sytuacja jeszcze bardziej się pogłębi? To jest tak, mam dobre wiadomości i złe. Od których zacząć? Od złych. Dobrze. Złe są takie, że na przykład jak no, ci, co mają dzieci w domu, mają mały metraż, no mają pewne ograniczenia. Bo dzieci też, prawda, szaleją, no nie ma intymności, to raz. No ci, co wpadają w stany depresji, bo firma, bo nie ma pracy, nie mają specjalnie chęci na seks, tego typu sytuacji, Polacy w stosunku do pokolenia, które żyło w PRL-u, rzeczywiście było, to pokolenie jest mniej aktywne seksualnie, bo w tamtych czasach to była forma spędzania wolnego czasu. Bo brakowało tak, albo obowiązku małżeńskiego. To teraz może to wrócić, że
w tej sytuacji, jaka teraz jest, to może być również forma spędzania wolnego czasu, bo go mają więcej dla siebie. Także w pewnych grupach będzie wzrost aktywności seksualnej. To będzie bardzo ciekawy czas, mam wrażenie, dla badaczy, dla seksuologów, bo to ciężko przewidzieć tak naprawdę, w którą stronę. Ciężko przewidzieć. To jest tak po każdym kryzysie, do tego jeszcze wracam, bo znowu różni jajogłowi mówią, co będzie po, co się będzie działo po. Ale ja tutaj chciałbym powiedzieć, że po każdym kryzysie następował taki hedonizm, czyli ludzie odreagowywali te złe czasy. Tak było po epidemiach dżumy, cholery, po pierwszej, drugiej wojnie światowej. Było odreagowywanie i to również odreagowywanie szło również w sferę seksu. Ci cieszyli się tym bardziej, no, było więcej związków uczuciowych, no i przyrost też był większy. No właśnie, i teraz też kolejna rzecz od naszych widzów pytania, już takie bardzo medyczne. Nie wiem, czy pan będzie umiał na nie odpowiedzieć, ale kilka osób spytało, czy koronawirus może powodować bezpłodność. Takie obawy się pojawiają. Nie mamy żadnych danych na ten temat. To nie ma żadnych danych, żeby sam koronawirus do tego prowadził. Mogą to być następstwa ciężkiego przebycia zakażenia. Czyli jeżeli ktoś ma problemy krążeniowe, jakieś inne objawy, jeszcze inne, uboczne, no może dojść do jakiegoś pogorszenia płodności, ale to jest tylko gdybanie, bo nawet nie mamy żadnych danych z Chin na ten temat, żeby Wuhan, jak już obliczono straty, żeby na przykład Chińczycy masowo ruszyli do seksuologów, bo coś się tam działo i że jest niepłodność. Nie mamy żadnych takich danych. Czyli też kolejna rzecz, którą trzeba będzie Jeszcze sprawdzić. powiem co innego, jak była epidemia świnki kiedyś. To jednym z objawów ubocznych świnki to było zapalenie jąder u chłopców. I była wtedy to niepłodność w przeszłości. Ale o tym wirusie to nic nie wiemy, żeby dawał takie bezpośrednie następstwa wiążące się z płodnością. Czyli pod tym kątem ten wirus też jeszcze nie jest nam znany. I pytanie od seniorów, ono też się często pojawiało. Czy seniorzy powinni wstrzymywać się od uprawiania seksu właśnie ze względu na to, że są w tej grupie ryzyka, że łatwiej się zarazić, że ciężej mogą ten wirus znosić i w związku z tym powinni zachować wszelką Drodzy możliwą seniorzy i wstrzemięźliwość? drogie seniorki, mam dla Was same optymistyczne informacje. Aktywność seksualna jest prozdrowotna i zwiększa odporność. Słyszycie? Odporność jest również dobrym treningiem dla układu krążenia i oddechowego. No, proszę bardzo. Czyli wskazane. Uprawianie miłości wskazane w czasach zarazy. Zdecydowanie, to od pana rada. Panie profesorze, tak na koniec jeszcze chciałam pana spytać, jak prowadzi się terapię właśnie w taki sposób, jak my w tej chwili rozmawiamy? Czy to jest duże utrudnienie dla lekarzy i dla pacjentów? No bo jednak tej intymności, tego kontaktu wzrokowego nie ma, a wiemy, że to jest bardzo duży problem, bo w Polsce wiele osób ma nie tylko psychiczne, ale także już nawet psychiatryczne problemy. I wiemy, że dla wielu stanowi to bardzo duży kłopot, że w tej chwili nie mogą się ze swoimi terapeutami spotkać. No tak, bo co innego udzielanie pomocy, jeżeli to są takie krótkie wizyty, na przykład dotyczące leczenia nadciśnienia, jakichś innych chorób, gdzie wizyty są często 10-15-minutowe do widzenia. Nasze wizyty to są godzinne. Ja dzisiaj będę od godziny 16 do 21 miał godzinne wizyty. No, przez Skype'a to nie jest najlepsze, bo po pierwsze, kontakt wzrokowy jest oczywiście też utrudniony. Nie ma tej mowy ciała, która jest bardzo ważnym komunikatem towarzyszącym rozmowie. I jest to taki wzrost dystansu między terapeutą i pacjentem i odwrotnie. Nie jest to dobre rozwiązanie. I moi pacjenci zawsze kończą rozmowę tym, że no mam nadzieję, że już następne spotkanie może będzie już bezpośrednio. Panie profesorze, w takim razie życzę, żeby rzeczywiście wszystko wróciło do normy jak najszybciej. Uprawiajmy jak najwięcej miłości. Rozumiem, że to jest apel do naszych widzów od pana, bo ona tylko może nam pomóc, a nie zaszkodzić. Dobrze mówię? Dobrze pani mówi.
Wyraziła pani moje myśli. Profesor Zbigniew Lew-Starowicz, bardzo dziękuję. Dużo zdrowia, dużo siły panu życzymy. Przesyłamy dobrą energię od nas i od naszych widzów. Dziękujemy bardzo. Dziękuję To wzajemnie. był specjalnie dla państwa Udało się. Profesor Zbigniew Lew-Starowicz, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Do widzenia.